Od kilku dni na placu 18 marca można podziwiać nowe nasadzenia. 20 okazałych agaw było własnością miasta. Brakowało im tylko właściwej oprawy, a o taką zadbała Monika Buźko-Kuś. Pomysł na agawy był związany z tym, że jednak jest to park przedwojenny zaprojektowany przez Henryka Martensa i chcieliśmy kontynuować jego pracę, bo ten pokrój klasyczny tutaj jest widoczny i chcieliśmy to podkreślić i należycie wystawić te piękne rośliny, ponieważ one są bardzo duże, długorosną takie agawy. Agawy będą wyciągane i chowane do szklarni, tak jak zawsze się to robiło, również przed wojną, a donice zostaną jako element wyposażenia parku. Ale agawy to nie jedyne nasadzenia, które pojawiły się w ostatnim czasie w parku 18 marca. Posadzone tu zostały m.in. rabaty, róże i lawenda. Szałwie, trawy wiosną wychodzą pomiędzy tymi roślinami tulipany i inne rośliny cebulowe. Na tyłach ławek przy fontannie posadziliśmy hortensję odmiany Limelight. To jest jedyna hortensja, która dobrze rośnie w pełnym słońcu, bo tu jest duże nasłonecznienie. Na narożnikach rabat posadziliśmy juki karolińskie. Posadzone są, wystawione są te agawy. W bocznych częściach parku w przyszłym roku będą prace związane z obsadą roślin okrywowych cieniolubnych. Ale to nie koniec prac, jakie zaplanowano w parku. Pojawią się także paprocie, brunery czy bluszcz kolchicki. Swoje oblicza zmieniają także kołobrzeskie ronda. Po rondzie koło policji nadszedł czas na zaprojektowanie kolejnych. Ronda mamy w tej chwili w mieście, jest trochę taki lekki chaos, bo każde rondo jest z innej parafii. Tu łabędzie, tu jakaś latarnia, trochę kwiatków. Chcę to uspójnić, uporządkować te ronda. Na razie zaczynamy od rond, które powstaną nowe. Czyli właśnie powstało to tutaj przy policji. Co prawda rondo Powstańców Warszawy i Pileckiego, to są ronda, które są jakby puste albo zaniedbane, więc one dwa kolejne. I tutaj na Armii Krajowej powstanie nowe rondo i to rondo będzie pewno nawiązaniem do ronda przy policji. Natomiast muszę też stworzyć jakąś równowagę i harmonię między tym, że to rondo jedno z drugim się w pewien sposób będzie łączyło, bo one, jak staniemy, to na przestrzał oba ronda widać. Kołobrzeg będzie powoli zmieniał swoje oblicze za sprawą nowych projektów. Zmodernizowany zostanie park przy Baszcie Lądowej i skwer koncertów porannych. Nowe nasadzenia pojawią się także na skwerze miast partnerskich. Tutaj park upiększy 12 miłożębów. Wkrótce zostanie utworzony profil Ogrodnik Miejski, gdzie będzie można śledzić informacje o wszystkich nowych projektach upiększających nasze miasto.